Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Prezesie, ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie na te 90 lat. Wyobraźcie sobie Państwo, 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, a Mlekowita jest z nami 90 lat. Tylko 10 lat różnicy pomiędzy odzyskaniem niepodległości, a założeniem Mlekowity. Czyli można powiedzieć, że Mlekowita tak naprawdę budowała Polskę i budowała tak naprawdę ten region. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że to entuzjazm, to tak naprawdę zaangażowanie całego tego zespołu doprowadziło do tego, że ten region jest tak istotny dla Polski i że polskie produkty mleczarskie tak naprawdę znane są nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Bo przecież Mlekowita to największy zakład mleczarski w Europie Środkowo-Wschodniej. Mlekowita to także największy eksporter produktów mleczarskich. Także można powiedzieć, że polskie produkty rozsławione są po całym świecie. Ile, panie prezesie, jest tych krajów, do których eksportujecie? Blisko 160. Blisko 160. 160 różnych krajów. Azja, Afryka. Wiemy, bo w tych właśnie kartonikach niektóre produkty także są eksportowane i to eksportowane bardzo daleko. Jesteśmy dumni, panie prezesie, i dziękujemy bardzo, że zaufał pan nam. Dziękujemy. Dziękuję. I gratulujemy tak naprawdę tych 90 lat i cieszymy się, że wraz z panem możemy w jakiś sposób także dołożyć małą cegiełkę do budowy tego regionu, a także, mam nadzieję, budowy dobrej Polski. Dziękuję bardzo. Ja może powiem dwa słowa, że jestem taki zaszczycony troszeczkę, że przyszło mi wprowadzić Mlekowitę w nowe stulecie i oby było równie pomyślne, nie tylko dla naszej firmy, ale dla naszej całej ukochanej ojczyzny.